Na ostatnim filmie obiecaliśmy wam, że na 3000 łapek w górę pojedziemy Leonem na mapę. No i oczywiście naszej obietnicy dotrzymaliśmy. Ale jeszcze przed startem chciałem wam podziękować za start smurfów, ponieważ na starcie było 600 osób, co przerosło nawet moje oczekiwania, za co wam bardzo dziękuję. Serwer cały czas śmiga, na bieżąco naprawiamy wszystkie rzeczy, które były popsute. Po prostu nie mogliśmy przewidzieć wszystkiego, serwer ma taki rozmach i jest napisane autorsko, że nie mogliśmy przewidzieć wszystkich błędów i na bieżąco je cały czas naprawiamy. Więc jak ty jeśli grałeś na topowym serwerze PvP5 w Polsce, to serdecznie cię zapraszam, link znajdziesz w opisie. A i macie też 5 kodów robotowych na minus 10% do sklepu, tak po prostu ode mnie, kto pierwszy ten lepszy, wszystko jest w opisie. A 19 sierpnia, czyli już jutro, jeśli oglądacie to w niedzielę oczywiście. Będę miał urodziny, więc z tej okazji odbędzie się stream tutaj na kanale. Jeszcze nie wiem ile, nie wiem co będziemy robić, ale możesz wejść po prostu pogadać. Przede wszystkim zostaw suba, żeby tego nie ominąć. Przed tym zostawcie jeszcze łapkę w górę, tak 2,5 koło łapek w górę i wleci od razu kolejny film IRL, bo mamy go nagrane, trzeba go tylko zmontować. Suba też możesz dropnąć, ale w końcu wbiliśmy 50 koła subów, za co dziękuję. Jest to już połowa do 100 tysięcy. No i co, wbijajcie na smurfy, wbijajcie tron streama i miłego oglądania. Druga część wideo. Tu już prace wykończeniowe tak zwane trwają. Na poprzednim filmie możecie zobaczyć, jak nam spaliło nad kole. To co wygląda tak, wykręcone zostały lampy, wykręcone zostały filtr stoszkowy, a te banty już nie wyleci, chyba tak mi się to zrobili. Da się tak? Go jeszcze dać niżej trochę. Wydaje mi się, że całkiem gidno. Nie, no tak mi się wydaje, że byłoby spoko. No najlepiej by było, jakbym w ogóle tutaj podszedł jeszcze bardziej. No to gadajmy z Arkiem, że tutaj będzie dotąd rurka i tu będzie ssać z tego powietrza, nie? Tak by było najlepiej. Belka jest przykręcona. I nawet mu grudź zrobimy jeszcze fajną. Prace remontowe są przeprowadzane, ostatnie szlify, docinanie zderzaka. Miejmy nadzieję, że milicja nie przyjedzie dzisiejszego dnia. Piękny dzień, piękne samochody, piękne kobiety. Ty kurwa, przyjadą na bank zaraz kobiety. Teraz jest fuszerka odwalona ze spasowywaniem lamp. Ale te wkręty są zjebane, bo są za krótkie. Już nie chcę tego auta robić. Jak słyszycie, Arek się nie poddaje. Tak to się wygląda, ryj już w miarę poskładany. Kulerek siedzi bam. Może coś z tego będzie, no. Arek w tym tygodniu będzie jechał tym na mapę. Może dzisiaj jeszcze tym na mapę pojadę. No, a ugadamy się z nim. Coś było zajebiście. Ja dzwonił. Halo, cześć, powiedz mi, zrobiłbyś mi dzisiaj mapę w Leonie 1.9 TDI? No dobra, to w porządku, to na jutro się umówimy i ten będę ci dzwonił po południu. No mapy dziś nie będzie. Nie. Ale jutro będzie. Jak powiedział, kurwa, hybryda to nie dzisiaj. Pójdźcie. Co mają zauważyć? Że jest poskładane, nie? Wszystko jest zrobione. Teraz przetestujemy 0-100, z tego powodu, że jutro będzie mapa i jutro również przetestujemy 0-100. Ile mapa po prostu daje? Tak, żeby zobaczyć różnicę. Myślimy to tyle, nie? I to będzie, dzień dobry. Będzie zakończenie projektu. Władzę chcę sprzedać? Tak. 2500, odbiór własną lawetą, zero formalności. Proszę brać. Papiery na słupa. Siadać, brać. Pojechać. Co, jak myślisz, jaki będzie wynik? Bo ja stawiam 8,5 do 9 sekund. Teraz, w serii. Ja stawiam 9 coś. Bo to jest czysta seria, nie było nic zrobione. Jest cooler, turbo hybrydowe, wtryski, ale jest seria. Po mapie gadam, że będzie 7,5. Tak mniej więcej. 7,3 może. 7,3. Więcej obrotów, tak z 2,5 tysiąca musisz mieć. A czekaj, trakcję trzeba wyłączyć. A daj mi spróbować, mogę ja? Sorry widzowie, ale się nie nagrało. Nie wiedziałem, że nie klikłem. Trachujowo będzie. Jak odczucia? Pięknie, pięknie podaje, naprawdę szczelność, czuć, że wszystko jest szczelne, tam pęcznieją te wyloty, czuć, że ma moc, tak? Za wiele w fazie testów, wracamy sobie właśnie ze strefy, byliśmy przetestować auto. Godzina polatania, troszkę ogniem, troszkę nie. I dolot chyba jeb... albo coś. Uuuu, zażygany delikatnie. Aaaa, patrz to człowieku, jak ty możesz nie mieć mocy? Znaczy mieć moc, jak patrz co to się stało. Czemu on tak żyga? Bo odma, nie? No dobra, no to. Nasza konstrukcja jednak się nie sprawdziła. Dodaj no 7 busek, ale tu jest gorące wszystko, ja pi***e. Cyk, 7. Nie chcę się wkręcać powyżej 4. Co? Opowiedz co tu się stało. Haha, królecko. Dobra, upuść się. Ścigałem na flaku z BMW, nie? Co robiłeś? Ścigałem się na flaku. Co robiłeś? Jechaliśmy szybko w Need for Speedzie. A tu były takie prędkości osiągane w tym GTA na RP, że masakra. A też tam masz takiego Leona w tym GTA RP. No. Na smurfs.fan! Wbijajcie widzowie! Link w opisie! A jak? O kurunce, Szymon, będziesz miał problem to zamontować. Górki, ty jest jak sk***y. Problem, bo jest... Czekaj, może rękawiczki damy.
rękawiczka. Żeby chwycić sobie rurę, żeby nie było tak gorąco w rączkę. Ale nie jest rura gorąca, tylko to. Aha. Ty nam o mnie mówiłeś. Ty jesteś wieśniakiem. Czemu? Bo nie możesz wyciągnąć koła zapasowego, bo masz bastubę. A co na stali źle wygląda? Wygląda tak, jak ten samochód powinien wyglądać, czyli jak gruz. Pozdrawiam dobrych chłopaków, co mi lewar pożyczyli. Na pewno to oglądają. Na pewno to oglądają. A bo ja ci to tam do góry radzę przykręcić? Bo to jest tak naprężone, kurwa. Masz rękawiczkę, bo to jest sery gorące to. I tutaj bierze stąd powietrze. Dobra, dawajcie to zrobimy i jedziemy stąd, kurwa. Pizdy sklej. Tam są chłopcy na tym. Jacy chłopcy? Jacy chłopcy? Na Grove Street, ścigają się. Jadymy. No ale jak gdzie jechać? No trzeba poskładać. Ale one... Cym. Ale ładnie pachną. Debilu, nie przesadzaj. Dobra Krzysiu, kiedyś to zrobimy. No i no jademy tak, nie? Ogarniemy to. No. Zrobimy. Czemu ty masz gorką wodę w ogóle? Czemu tak zapierdalać? Patrz, stoję, dosypać pokazywałem kostki lodu do spodniczka. A powiesz to. Sucha jest ona. No, no dobra, ale czemu on się tu tak spocił? On nigdy takiego w pierdolu nie dostał. W sumie też racja. Ło, Szymon! Co fajnie, dobrze. Masz poczekać, Szymon. Dobrze, czekam. Opuść ją na chwilę. Teraz to tak zrobimy, a potem to ogarniemy, jak będzie zimno. Pojedziemy na Mamską, on da bustu, ciul, dolo, teraz... Jak obstawiacie? Będzie się ślizgać z sprzęgło? Ja obstawiam, że nie. Ja właśnie też obstawiam, ja obstawiam, że tak. Ja obstawiam, że nie wiem. Ropa opałowa, czujesz? Ropa opałowa. Bo tańszy, dobra, jedziemy. Pojechali. Zobaczcie, się wkręca. Moi chłopie, naprawa została pomyślnie zrobiona, tak? Kolejna faza testów jest przeprowadzana. No, see you soon. Zawiewamy dzień kolejny, będziemy jechać na mapę. Ale Arek od koninkę. Chłopie, tak ciulu, chyba próg połamałem. Nie, też tego nie wyjmiemy, wiesz? Nie no, przed mapem wyjedziemy. Stawcie suba i łapkę w górę. Tutaj od Krzysztofa idziemy na mapsko. Jak będzie pod tym filmem 3000 lajków, albo o, 4000 lajków, robimy w tym oto kurwa pacjencie gruzie. Wałek, szklanki, nowy rozrząd i wszystko robimy na placu. Kolejny Leon, to już jest trzeci będzie robiony tym razem. Próg! Połamałeś sobie próg tutaj. Chłopie, my go tu spawali, kurwa, 3 lata. Daj bilet jesteś trochę. A dyfuzora nie złamałem? A trochę i wywanna była wjebana cała. Ta? No. Kiedyś to naprawimy. Czyli nie no, zimę będzie cały malowany, to się go naprawi. No i git. Teraz jadąc stwierdziliśmy, że Krzysiu to jest boomer. Tu jakieś nalepki. Tu jakieś chłopki. Z tyłu mi się. Trzy sidy siedzą. Tu co jeszcze było? Aha, tu jest opaska. To jest gangster. Pieniądze tu są. Tu jakaś ten, zawieszka. Tyranozorurem. Kurwa z drzym? Jakimś pokemonem, no nie wiem co to jest za pokemon, człowieku. Biały słoń. Narkoman. Jesteśmy na miejscu strojenia, tak się to prezentuje. Ale jak myślisz, ile wydmucha? 175 koni. Nie, no ja myślę optymistycznie 202 konie. Pojedziemy na Mamską, da bustu, ciul, dolo, teraz... Opowiedz, co się stało. Auto jest takim k***paziem. Najpierw jedną dolo, co widzieliście. Tutaj ładnie, map sensor. Czy Bluetooth? Na Bluetooth jest zrobiony. To ktoś przed nami już był, bo tu szkodka jest. Po prostu poszedł taki cios z dolotu, że aż kable w***. Informatyk powiedział, że to polepi i mogłem poczekać. Sprękowaliśmy Krzysia, że ten... Wleje trzeci wtrysk i że te turbo jest źle zrobione. 198? Na czwórce by było to 200. Nam dolot, nie? Znowu. I po prostu ten dolot tak do góry poszedł, że wyrwał kable z kostki. No. No i on nam to polutował, zrobił nam to. Ogólnie to tak, musisz sobie zawieźć te wtryski do sprawdzenia, bo trzeci wtrysk leje. Fez leje. No nie wiem, no co zregenerowali. Zostawił nam to i turbina też jest fez zrobiona, więc tą turbinę warto wyciągnąć i ją dać na reklamację. Powiedział, że nawet nie ma sensu tu robić mapy, bo ta turbina się zaraz rozleci, jak się zrobi mapę. Że wirnik wypluje. No, że wirnik wypluje. On gadał, on nam to tłumaczył, że wirnik sący jest lżejszy, a wirnik wydechowy jest taki sam jak w serii. I jak on da od dołu boostu, to i tak górą go No. No i w sumie za tą całą diagnozę i za naprawę kostki zapłaciliśmy mu 550 zł, a nic nie jest zrobione. To jest XD w chuj. No i gra, nie? Trzeba go lekko wpuścić, oczywiście, nie? No oczywiście, a jak inaczej? Trzeba zmienić, nie? No tak, trzeba, proszę zaprezentować. Hamulec... Teraz jest serio. Tak, hamulec, gaz. To jest druga mapa, czyli... Bez strzałów, ale moc. Przepływka wypięta, bez strzałów. EGR off. Moc po prostu. No. A trzecia mapa, to jest trzecia, strzały. I to jest strzały, kurwa. I moc, i wszystko. Wszystko to, co w drugiej, tylko ze strzałami. To jest taki, opie, boomer. No zobacz, w ogóle, nagraj to, kurwa. Dobra, zapierdol mu. Bało puszkę z kata. Dobra, wracamy i pokażemy wam reakcję Krzysia. A ile koni zostało zrobione?
to zostało zrobione 200 koni zostało zrobione. Czy się opłacało? Nie opłacało się. Nie opłacało się za te pieniądze, by za te pieniądze u siebie, jak będę robił u siebie takie modyfikacje grube, to po pierwsze nie kupię żadnej turbiny z kawu turbo hybrydowej, bo to jest gówno. Nie kupię hybrydy, tylko kupię turbo GTB 2060 VK. Zrobię sobie kurwa 250 mocy na seryjnych wtryskach bez zmiany końcówek, bez niczego. Tylko intercooler oczywiście musi być zrobiony. No teraz nam się zajebiście siedziło, dawaj tu pod tym mostem na chwilę. Ale kupci! Ja kamara! Ja p***ole! O, teraz fajnie nie było. O, zaś fajnie nie było. Teraz zaś fajnie nie było. To trzeba wyciąć, to trzeba... Pojechali! Na kurwa Jarek, na kurwa! Cześć, tak nie czesku. Ale tylko podczas jazdy jest feskujowe te strzelanie, nie? Czy tylko takie coś? No. Nie, czasami jak pierdolę. No. Ale nie kurwi bardziej od mojego. Nie wiem, tak szczerze. Pierdala. Ale tu na dół, co? Ale fajnie. Jak w robocie dajcie czułeś, jak my pisali, że to jest gówno w ogóle? W robocie do końca wiedziałem, że prankujecie, dopiero się przyjąłem, jak gadałem z Arkiem, jak już byłem pod domem, że jak dopiero mi wtedy powiedział, że a ten wtrysk leje, to już gadam, no gadacie, jak on mi gada to przez telefon, no to no. To już stwierdziłem, gadam, a ty w te auto, nie? W końcu to dobiegło końca, lata. W ogóle wolno mam do końca dnia, jakby co. To dobrze, to fajnie, będziemy coś robić. Projekt dobiegł końca, jak sami widzicie. Są pewne mankamenty. Czemu ty go nagrywasz, nie mnie? Są pewne mankamenty takie jak spas zderzaka, kuler jest za nisko. Czekaj, bym się fokus zgubił. Te doloty będą wyżej docelowo. Kiedyś. Kuler też zrobimy, nie martwcie się, zrobimy. Delikatnie trzeba spasować ten zderzak. Ej, pokażesz tą maskę w ogóle. Jak wyjdzie ten dolot i był ten, map sensor na Bluetooth, to dolot tak wyjdzie, że jest dziura w masce, znaczy dziura w masce. Normalnie tak... No bojla w drugą stronę. Bojla w drugą stronę jest, no. Jak widzieliście wcześniej na załączonych obrazkach, wypierdzielało cały czas doloty. No ale teraz już w miarę stabilnie. No trzeba to tylko powykańczać i wszystko będzie zajebiście. Zadowolony jesteś w ogóle z mapska? Jestem zadowolony, lecz moc mnie nie zadawala przez to, że wydmuchało tylko te 200 koni. Trzeba skatować te turbo, skończyć. Znaczy one jest nowe, no to trzeba je tak zrobić, żeby było stare i skatowane. Wtedy zaaplikujemy coś większego i znowuż pojedziemy na mapę, ale wtedy już jakaś większa moc. Widzimy się w kolejnych filmach. A następny film na ile łapek? 4000 łapek i następny film. Elo!